Tej nadziei kibiców poświęcono wiele uwagi na stadionie byłego klubu. Fani go kochają. Początek transmisji wkrótce. Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy w Brighton na obiekcie The Amex Stadium, gdzie dziś czeka nas, mam nadzieję, zacne widowisko. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania najpopularniejszych ligowych rozgrywek świata. Premier League. Zespół Brighton zmierzy się z Liverpoolem. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. O, i to był książkowy odbiór piłki. Jeśli chodzi o ekipę Brighton, pierwsza jedenastka wygląda następująco. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest. Dokończymy później, bo jest groźny. Gol! Ależ mamy mocny początek tego spotkania. Zobaczmy, to nie była łatwa piłka, ale udało się obrócić i zręcznie trafić do bramki. No to mamy 1-0. Już niebawem przekonamy się, czy wszystkie te peany w mediach mają swoje uzasadnienie w rzeczywistości. Dziś bowiem z rządzeniem losu przyjdzie mu spotkać się na boisku ze swoimi dawnymi kolegami. Tyle tylko, że dzisiaj zagrają przeciwko sobie. Powiedziałeś z dawnymi kolegami. Ja powiedziałbym raczej z kolegami z dawnymi. Chyba trafi! Niezła próba, ale trzeba by tu chyba trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki jednak. Udana obrona. Widać, że takie interwencje ma opanowane do perfekcji. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Uwolnił się spod krycia. Okazja! Piłka dalej w grze. I gol! Proszę Państwa, podwyższają prowadzenie. Mają teraz dwie bramki przewagi. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne dogranie i ładnie sfinalizowana akcja. Tracą piłkę. McAllister. Alexander-Arnold. Przetrzymują piłkę, hamują tempo meczu, nigdzie im się nie spieszy. Kylian Mbappé. I ładnie mija teraz rywala. Mbappé! Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. William Saliba. Alexander-Arnold. Virgil van Dijk. Van Dijk. McAllister. Piłka do Williama Saliby. Andy Robertson. Saliba. Już za chwilę pierwsza odsłona za nami. Trzeba powiedzieć, że Liverpool nie ma wobec rywali grama litości. Imponują mi dzisiaj swoją grą. Nie da się ukryć, że to jest ich mecz. Zawsze można ze spokojem myśleć o drugiej połowie, kiedy przed końcem pierwszej ma się dwa trafienia przewagi. Z przyjemnością patrzy się dzisiaj na ich grę. William Saliba. Alexander-Arnold. Ryan Grafenberg. To sama końcówka. Przed nami minuta do liczonego czasu. Piłkarze schodzą na przerwę. Na razie w lepszych humorach kibice Liverpoolu. Ależ to było 40. Piłkarze Liverpoolu w szampańskich nastrojach rozpoczynają drugą połowę. Nie powinni się rozluźniać, chociaż na pewno pojawią się myśli, że zdecydowanie dominują nad rywalem. Nie daje się teraz zatrzymać. Mbappé!
Nie, nie daje się zaskoczyć. No i zobaczymy nowego zawodnika na murawie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. William Saliba. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Przypomnijmy, że w angielskiej Premier League niedługo będziemy mieli kolejną piłkarską ucztę. Brighton & Hove Albion zmierzy się z Manchesterem City. Czekam. Zaraz, zaraz, przerwę, bo jest groźny. Strzelił raz i strzela teraz po raz drugi. Wcale nie wygląda, by miał dość. Wyraźnie trafił z formą na ten mecz. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. McAllister. Gabriel Jesus. Son ma teraz miejsce na skrzydle. Zagranie teraz na bliższy słupek. Groźnie. Wybicie i po groźnej akcji. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. A więc jest przerwa w grze, będziemy mieli zmiany. Głęboko w pole karne zagrywa. Dobra interwencja po tym dośrodkowaniu. Był tam atak, ale koniec końców niegroźny. Liverpool wypracował dziś sobie wiele sytuacji i potrafił przekuć je na korzystny dla siebie wynik. Mbappé, będzie groźnie. Dobre, skuteczne wejście. O, taką interwencję to ja rozumiem, skutecznie i czysto. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Korzystając z okazji, chciałbym teraz państwa zaprosić na naszą kolejną transmisję, czyli kolejne emocje związane z najpiękniejszym sportem świata. Tak, faktycznie, na taki mecz warto sobie zarezerwować miejsce w kalendarzu. Popatrzmy, ależ teraz okazja. O, naprawdę, dobra obrona. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Z rożnego w okolice jedenastki. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Nadal niebezpiecznie. Co znaczy dobre ustawienie? Nie ma bramki. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. William Saliba. Teraz strzał z dystansu. Koniec meczu. Liverpool wygrywa. To jednak chyba żadna niespodzianka. No dziś w tym spotkaniu ligowym zespół